wrażeń, patrząc na Pawła Janickiego, że, ale też na Kamila Mamaka, że akurat jedna rzecz, którą sobie bardzo cenię w tym życiu online, to jest redukowanie dystansu geograficznego i wydaje mi się, że jest nam dużo łatwiej być razem międzymiastowo, co jest po prostu świetne, więc cieszę się, że tu jesteście w dwójnasób. W projekcie Spoutech chcieliśmy zająć się przyszłością i ta przyszłość naszym zdaniem, to jest hasło, które się przewija, potrzebuje przyjaciół, potrzebuje też namysłu i potrzebuje też rozmów. I to są z grubsza trzy rzeczy, które przez ten czas robiliśmy. Ja mam takie głębokie przekonanie, że po prostu potrzeba w Polsce takiego środowiska, ludzi. Jeden sposób mówienia o tym to jest Spoutech, o tym styku społeczeństwa i technologii, ale te trzecie słowo przyszłość, którego już do zbitki nie dawaliśmy, bo tam była nieznośna ilość spółgłosek, jest też niezmiernie ważna. Więc sednem projektu Spoutech był zespół. Spoutech był bardzo ważny, byli też nasi sojusznicy i przyjaciele, czyli reszta z was na spotkaniu, ale zespół Spoutech to były przede wszystkim eksperci Centrum Cyfrowego i osoby pracujące w naszym zespole. Teraz też czwórka naszych zewnętrznych ekspertów. Po polsku brak dobrego tłumaczenia słowa fellows, które po angielsku świetnie oddaje ideę afiliowania przy organizacji osób, które wchodzą w jakąś taką symbiozę. To dla nas było bardzo ważne, zasilić nasze myślenie, zasilić nasze prace tymi zewnętrznymi perspektywami, zewnętrzną wiedzą, zewnętrznymi umiejętnościami. Mamy też nadzieję, że ten system działa odwrotnie. I nasza czwórka ekspertów to Marta, Jan, Anna i Kamil. Jana niestety nie ma z nami, pozostała trójka jest. Natalia, zresztą, która do jeszcze niedawna była z nami, teraz właśnie już jest bardziej fellow poza zespołem, Ola, Janusz i ja. I bardzo ważną rolę odgrywała też Karolina, która to wszystko spinała, nie tylko koordynacyjnie, ale miała też ważną rolę merytoryczną w wymyślaniu na przykład kolejnych naszych warsztatów, które były ważną częścią projektu, i Magda, która była odpowiednia za komunikację, której efektem są między innymi, te mam nadzieję, świetne dla was grafiki, z których jesteśmy bardzo dumni, które robiła z kolei zaprzyjaźniona z nami graficzka Alicja. Nasi fellows, każdy deal był taki, że każdy z nich w ramach prac w projekcie szykuje swój raport i to, co mi się wydaje ciekawe, to patrząc na nie z perspektywy czasu, mam wrażenie, że te raporty bardzo dobrze punktowały pewne kluczowe kwestie, o których moim zdaniem trzeba rozmawiać. Mieliśmy więc raport o fake newsach Kamila, mieliśmy raport o wspólnicach danych Janka, który, czyli ten pierwszy się wpisywał w temat dezinformacji, a drugi w moim zdaniem kluczowe nagle w pandemii dyskusje o współpracy, o współdziałaniu, o dzieleniu się. Marta zresztą miała pisać o czymś innym, a ostatecznie moim zdaniem też świetnie wybrała temat, napisała o edukacji w czasie pandemii, które w ogóle dla Centrum Cyfrowego jest ważnym tematem i cieszymy się, że on ma też ten właśnie styk z projektem Spoutech dzięki raportowi Marty. I wreszcie Anna świeży niejako raport napisała o VR-ze, taki może najbardziej przyszłościowy, ale ja osobiście bardzo się cieszę, że bo moim zdaniem ten raport pewne ważne horyzonty debaty o platformach zarysowuje, pokazuje pewne kolejne kroki w rozwoju platform, o których już musimy myśleć. To były nasze cztery raporty fellows. Oprócz tego wypuściliśmy dwa dodatkowe raporty. Jeden to raport cyfrowe stany przejściowe, który trochę w wyniku sytuacji pandemii, gdzie bardzo chcieliśmy złapać ten moment, gdy jeszcze do naszej serii haseł powiązanych end dołączyła pandemia i to był właśnie raport o tym, co się dzieje, gdy umownie Spoutech spotyka COVID-a. I zresztą pracujemy teraz, Kasia Drożdżal jest tu dziś na spotkaniu, ona jest jakby główną osobą, która pracuje nad drugą, nad takim drugą edycją, jakby takim koniecznym uzupełnieniem, bo to właściwie raport, który powstał w lecie, wymaga w zimie uzupełnienia, jeśli dotyczy czegoś tak bieżącego i teraz nad tym pracujemy. I wreszcie ten raport finalny, raport główny, o którym chciałem powiedzieć dwa słowa, bo to jest coś nowego. To jest taki materiał, w którym nie znajdziecie jakichś gorących analiz, bieżących debat. Nie ma tam opinii o Digital Services Act, który zdaje się zwodowany w momencie, gdy ja mówię, ale jest
jest efekt naszego zbiorowego namysłu na tym, co jest naprawdę ważne na tym przecięciu społeczeństwa i technologii. Jedno, co chciałem powiedzieć, bo to jest moim zdaniem ciekawa historia, że długo dyskutowaliśmy o takim ogólnym nastroju tego raportu i rozmawialiśmy dużo o tym, że chcielibyśmy pokazywać pozytywne historie o tym, jak ludzie znajdują rozwiązania dla problemów, które nas trafią. Jak zajrzycie do raportu, to zobaczycie, że jest tego tam sporo, ale na koniec, i to mi się wydaje jest bardzo znak czasu, nie uciekliśmy niejako od cienia, który na cały świat cyfrowy rzucają platformy internetowe. I to było dla mnie bardzo ciekawe, gdy sam czytałem, raport ma taką konstrukcję, że jest tam 5 autorskich esejów i właściwie wszystkie elementy raportu i te eseje i też takie uzupełniające historie, najciekawsze przykłady, które wspólnie wybieraliśmy, to była rozproszona praca. Na koniec mam wrażenie, jak się przeczyta całość, to widać, że po prostu w dyskusji o internecie w 2020 roku, w dyskusji o technologiach, o społeczeństwie, o tych przemożnym wpływie największych serwisów nie da się nie mówić. Więc mówię o tym, bo pewnie był też scenariusz, my nie chcieliśmy napisać tylko raportu, który jest bardzo krytyczny wobec tych największych graczy, nie tak widzimy naszą perspektywę i naszą rolę, a jednocześnie, i to było bardzo ciekawe, to są jakieś ramy pojęciowe, w których się poruszamy, więc tu widzicie taki schemat. Teraz tak, ja się zastanawiałem, to jest 5 kluczowych dla nas obszarów i 5 kluczowych haseł. Tu przepraszam, wyłapałem sfera publiczna, a nie strefa publiczna, będę musiał poprawić, źle mi się wpisało. Sfera publiczna, wspólnoty i współdziałanie, platformy, algorytmy dane i roboty, a w środku użytkownicy internetu. I teraz z jednej strony ciekaw jestem, jak wy to widzicie, jak na to spojrzałem, to pierwsza moja myśl była, jejku, to jest takie trochę aż za oczywiste. Ja wiem, że dobre ramy mówią rzeczy oczywiste i układają je w całość, ale że to jest takie bardzo oczywiste. Tylko pomyślałem sobie, że dobre pytanie, ile lat temu, ale na pewno kilka lat temu byśmy takich pojęć nie użyli. Na pewno nie zrobilibyśmy tego w centrum cyfrowym, gdzie byśmy dużo więcej, pewnie być może byśmy nawet napisali tutaj prawo autorskie, jeśli nie prawo autorskie, to własność intelektualna, starając się myśleć szerzej. I szereg tutaj haseł, na przykład sfera publiczna w odniesieniu do internetu wydaje mi się czymś takim naprawdę znacząco nowym i trochę naszym celem jest odnotować te przesuwające się pojęcia, ich znaczenie. I oczywiście bardzo jesteśmy ciekawi, jeśli waszym zdaniem te pojęcia są inne. Umiem sobie na przykład wyobrazić i bardzo bym chciał usłyszeć taką krytykę, że dla kogoś brakuje tu kwestii klimatycznych i że ten internet i klimat to jest naprawdę duży temat, który wybierając 5 kluczowych można by umieścić. My tego nie zrobiliśmy. Więc tyle, jeśli chodzi o raport. Zachęcam was do zajrzenia do niego. Jest to, myślę, taka dobra, umownie, lektura na święta. Ale chciałem powiedzieć, już przechodząc do tego, co mi się wydaje ważne, o trzech wątkach. Pierwszy to jest dobrostan, który gdzieś taki temat, myślę, przyszła z nim bardzo mocno do nas Marta, potem on się przewijał w kolejnych warsztatach, w tych pracach nad cyfrowymi stanami przejściowymi bardzo wybrzmiał. I gdy powiedzieliśmy ostatecznie człowiek w centrum, to tak naprawdę dobrostan tego człowieka, to może nawet tak by należało ująć. I to mi się wydaje dzisiaj jest taka fundamentalna dyskusja, bo ona w pandemii po prostu ten dobrostan zaczął bardzo oddziaływać. Ten człowiek w centrum to jest też człowiek siedzący w mieszkaniu, tylko operujący kolejnymi sferami życia, prawda? Przechodzący, nie wiem, z lekcji do pracy, z pracy na spotkania z przyjaciółmi, wizytę w teatrze, siedząc umownie na tym samym fotelu. I myśląc z takiej perspektywy, tak to sytuując, to mi się wydaje coś niezmiernie ważnego. Druga rzecz negatywna to jest dezinformacja. To jest już bardziej może moja osobista rzecz. Ja mam takie narastające poczucie, że jest to strasznie duży problem, którego wystarczająco nie adresujemy. Trochę przerzucamy się odpowiedzialnością, kto powinien się tym zająć. Sytuacja, nie mówię o dyskusji globalnej, tylko tu w Polsce, myślę, jest coraz trudniejsza i bardzo mi brakuje takiego solidnego zajęcia się tym problemem. Problemem, który trochę niestety na przykład dla naszej organizacji, dla Centrum Cyfrowego nie jest kluczowym, a wydaje mi się, że on jest tak trudny, że właściwie trzeba jakichś dedykowanych działań. Dla mnie w każdym razie osobiście to jest bardzo duża rzecz. A ostatni znów pozytywna rzecz, już o tym powiedziałem, to połączenie internetu, technologii i myślenia o sferze publicznej jest czymś dla mnie bardzo ważnym i bardzo obiecującym, więc wiem, że też Karolina zaraz postawi pytanie, jakie technologie
jakiej technologii, jakich technologii potrzebujemy w 2021 roku i moim zdaniem potrzebujemy technologii w najróżniejszy sposób publicznych. I szczerze mówiąc, nie zaczynałbym od jakichś strasznie wydumanych rzeczy, jak na przykład jakieś rozwiązanie na blockchainie. Moja taka prośba jest w pewnym sensie bardzo przyziemna. Mam dzieci, dwójkę dzieci w szkołach, które właściwie polegają na rozwiązaniach komercyjnych, z którymi jakby nie ma w nich nic złego. Ale gdy na przykład widzę, moje dzieci akurat korzystają z Librusa i lądują je tam product placement, jakiś ofert bankowych, to sobie myślę, że to jest taki moment, gdzie dobrze by było tą sytuację skorygować. I mówię specjalnie o Librusie, bo to nie jest tylko problem umowny z Googlem, tak, o którym już sobie zaczęliśmy mówić. To jest ogólnie problem z takim myśleniem, które bardzo też się wzmocniło w pandemii, prawda, że te najróżniejsze rozwiązania komercyjne po prostu są gotowe. I właśnie trochę bym chciał myśleć, że tak powiem, pozytywnie albo może nawet pozytywistycznie, że myślę, mniej mnie interesuje oskarżanie firm o różne rzeczy, bardziej mnie interesuje zadanie sobie pytania, dlaczego tak mało mamy alternatywy, która jest publiczna i dlaczego na przykład nie jesteśmy w stanie stworzyć prostego narzędzia do wymiany informacji między rodzicami i nauczycielami, które jest publiczne. I z taką nadzieją i prośbą chciałbym skończyć, przekazując głos, jak rozumiem, wam wszystkim. Karolina, musisz jeszcze się odblokować i już będzie okej. Okay. Właśnie, to jest to, co chciałam powiedzieć, że a propos tego, jakie technologii potrzebujemy w 2021, wydaje mi się, że wciąż potrzebujemy dobrych technologii do komunikacji, bo nie wiem, jak wy macie, ale ja się łapię na tym, że wiecie, po roku pandemii organizowanie różnych Zoomów, spotkań online cały czas było z jakimś takim stresem, to znaczy, czy wszyscy się połączymy, czy wszyscy będziemy słychać, widzieć się i tak dalej, czy ta jakość rozmowy, już pomijając fakt, że jakby ograniczenia w związku z tym, że nie jest ona fizyczna, czy przynajmniej ta jakość rozmowy techniczna będzie zadowalająca. Ale pomyślałam, że może chciałabym, to tak ode mnie i chciałabym poprosić Martę, bo a propos właśnie twojego eseju i twojej tej refleksji nad i dobrostanem, ale nie tylko, może taki komentarz tego, bo też w swoich tekstach poruszałaś kwestie i rzeszania się i też może nie, akurat nie w tym raporcie, ale też twój raport o uczelniach wyższych jest w ogóle też o takim raporcie o tym, jak właśnie świadczyć z jednej strony dotykający tematu dobrostanu, ale też właśnie świadczenia usług publicznych czy usług w formie takich jak edukacja wyższa. Musimy go tutaj podzielić się jakąś taką refleksją. Ja zacznę od włączenia wideo, bo wiem, że wyłączone kamerki to jest zgroza na dzwonkach. Tymczasem, ponieważ dzisiaj od 9 rano byłam na różnych dzwonkach, to postanowiłam złapać, wiecie, te promienie słońca jeszcze w Warszawie, w tej szarzyźnie i wyjść na chwilę. Z wami się dzwonić właśnie zdalnie, stąd takie, a nie inne otoczenie. Zastanawiam się, Karolina, na czym się skupić, bo kilka grubszych tematów poruszyłaś i zastanawiam się, na czym chcielibyśmy się teraz skupić, żebym jakoś sobie to ukierunkowała myślenie. To może skupmy się na tym dobrostanie i o tym, jakich technologii cyfrowych potrzebują w 2021. Mhm. Super pytanie z tezą, czy w ogóle potrzebujemy technologii cyfrowych do tego, żeby zadbać o ten swój dobrostan? Ja sobie myśląc o tym dzisiejszym spotkaniu, wspominałam to spotkanie, które mieliśmy rok temu fizycznie w centrum, nie w centrum cyfrowym, tylko w faktycznym Domu Kultury. I pamiętam, że tam na warsztatach z Wiesławem rozmawialiśmy sporo o pojęciu, które wtedy jakoś uruchomiła świeża noblistka Olga Tokarczuk, czyli ta czułość. I to było jakieś takie pojęcie, które było trochę rewelacją w myśleniu o tych technologiach i o tych społecznych aspektach technologii i o tym, jak należałoby może do tego podchodzić, jak myśleć o tych technologiach i o tym, jak chcemy z nich korzystać. I w kontekście tego roku, które właśnie mija i o którym gdzieś tutaj już wspominałaś, Karolina, i które wszyscy mamy to samo doświadczenie zapewne,
Ja się zastanawiałam, czy znowu gdzieś odwołanie się do tej czułości w tym takim globalnym doświadczeniu, no bo można by zła mówić o tym, że to jest takie globalne doświadczenie, czy to znowu nie jest coś, co mogłoby nas trochę jakoś ciekawiej uruchomić, bo są dwa podejścia. Jedno to jest takie technokratyczne, czyli właśnie zadanie sobie pytania, jakie technologie są nam potrzebne, żeby tam dzieci lepiej funkcjonowały przy tym nieustannym screen time, jaki teraz wszyscy mamy, żebyśmy my nie zwariowali i tak dalej, i tak dalej. I jest drugie podejście, czyli myślenie o tym, co my jako jednostki możemy zrobić dla siebie, dla swojego dobrostanu, dla jakiegoś lepszego funkcjonowania. I tak naprawdę chyba żadno z tych podejść nie jest jakoś szczególnie atrakcyjne. To drugie jest dla mnie wybitnie nieatrakcyjne, ponieważ mnie zawsze jakoś przerażają takie jednostkowe rozwiązania i myślenie o tym, co ja jako indywidualna osoba mam zrobić, bo kultura indywidualizmu, no to ja uważam, że to jest właśnie powód, dla którego jesteśmy w takim, a nie innym miejscu i w takiej, a nie innej pandemii. I myślenie o tym, co jednostka może zrobić, żeby lepiej się poczuć, żeby bardziej siebie czy swoich bliskich uchronić przed wpływem na przykład tych nowych technologii, no to to jest droga donikąd według mnie i tak naprawdę to niczego nie zmieni. Z drugiej strony myślenie o tym, jakie to miałyby być jeszcze technologie, które miałyby nam pomóc, no to jest znowu dla mnie trochę takie przekazywanie siły sprawczej, mocy sprawczej gdzieś zupełnie tam, gdzie może nie powinniśmy jej lokować i oddawanie właśnie tej takiej mocy sprawczej podmiotom, które, no tak jak tutaj Alek wspominał, to są zazwyczaj jakieś prywatne podmioty, które mają swój interes i będą lokować produkty, więc ja bym się bardzo tego bała znowu tutaj pójścia w to, jakie to mają być technologie. Raczej jest chyba taka droga, o której ja myślę, czyli co tutaj dla nas, jako dla wspólnoty, bardzo szeroko rozumianych i bardzo różnych wspólnot, co nam tak naprawdę jest potrzebne i jakie to są palące problemy i czy to właśnie na przykład jest też katastrofa klimatyczna, o której tutaj przed chwilą Alek wspominał i ona nam przeszkadza w utrzymaniu jakiegoś dobrostanu psychicznego, a nie to, że jesteśmy bez przerwy na tych dzwonkach na przykład zoomowych. Więc trochę takie wyjście poza te ramy, w których funkcjonujemy, że z jednej strony mamy już jakieś narzucone technologie i ewentualnie próbujemy wymyśleć, co Google albo Facebook mógłby nam ciekawszego dostarczyć, żeby te dzwonki były jeszcze bardziej atrakcyjne i filtry jeszcze bardziej twarzowe, a z drugiej strony myślenie o tym, jak my jako jednostki możemy sobie to regulować, tylko właśnie próba powrotu do tej wspólnotowości, którą może nam uruchomić właśnie to takie bardziej czułe myślenie o świecie i o ludziach, z którymi żyjemy. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie i mam poczucie, że nie mówiłam za wiele o technologiach, ale no to jest chyba jakiś taki mindset, w którym teraz jestem, jeśli chodzi o ten moment. Myślę, że uchwyciłeś to czym jest spółtek, tak? Znaczy, że te technologie to przy okazji. To jakoś dla nas pretekstem do refleksji o społeczeństwie. No i to jest pewnie też pamiętam do tych osób, które brały udział w zeszłym roku, czy w naszych warsztatach, czy w Hyde Parku, tym fizycznym, no to ten społeczny spółtek to też jest takie poszukiwanie, tak? Czym jest ten społeczny wymiar technologii. I teraz nie wiem, Kamil, Anna, kto z was chciałby może tutaj coś dodać od siebie, albo nie wiem, może Anna chciałbyś tutaj powiedzieć, bo wiem, że to też te wątki jak się nazywał ten termin o nie współpracy, tylko użyłaś takiego współkreacji, tak? To jest ten termin, którym ty się chętnie posługujesz. Tak, to znaczy tak też, że jak słuchałam i Marty i wcześniej tego, co Alek mówił, kiedy gdzieś tak narysował całość tego roku, to myślałam sobie właśnie o tym, że w tym tekście, nad którym ja pracowałam i też nad tym tekstem wspólnym, to mi się takie dwa słowa najczęściej powtarzały, czyli współtworzenie i troska. I ta troska jest gdzieś obok tej czułości Marty, bo ona też gdzieś jakoś pojawiła się w tamtych czasach w naszych rozmowach. Ja mam takie wrażenie, że to było bardzo dawno temu, ale oczywiście wszyscy mamy takie wrażenie, u mnie ono jest jeszcze pewnie spotęgowane tym, że zdążyłam parę rzeczy zmienić w swoim życiu w taki sposób, który nadal jeszcze nie bardzo wiem, co z tym zrobić, ale jeśli myślę o tym, znaczy myślałam, może powiem po prostu takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że stanowczo ta kwestia dezinformacji i kwestii klimatycznych to są takie dwa tematy, których moim zdaniem faktycznie
nie tyle tutaj zabrakło, bo nie zabrakło, tylko to są takie tematy moim zdaniem na za chwilę, to znaczy na już, na następną edycję. Nie wiem, na jakby rozpracowanie za sekundę. Dla mnie to jest o tyle istotne, że dezinformacja była dużą częścią tekstu, nad którym ja pracowałam, ze względu na rozwój deepfake'ów w światach wirtualnych, co jest takim zjawiskiem dopiero rodzącym się i które będzie miało trochę inną moc rażenia, a wiemy, że ta moc rażenia w przypadku deepfake'ów, tych, które już teraz mamy, jest dosyć duża. Także z paroma osobami na ten temat rozmawiałam i to jest bardzo ciekawy wątek. I myślę, że w ogóle kwestia dezinformacji to jest jakaś taka w ogóle filozoficzna kondycja świata, w którym żyjemy. Znaczy, że to nie jest problem mediów. Myślę, że to jest w ogóle problem naszej cywilizacji, że to jest coś, co nas w ogóle jakoś definiuje, że my żyjemy w czasach, gdzie ta dezinformacja jest permanentna i powszechna i nikt nie wie, co z tym robić. I to jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest oczywiście sprawy klimatyczne. I myślę, że to jest jakby coś, co gdzieś odłożyliśmy na plan dalszy, bo byliśmy pod takim wrażeniem ciosów, które odebraliśmy w roku pandemicznym, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jak mocno one w nas uderzają, że zapomnieliśmy przez moment o tym, że ten problem jest wciąż, jak nie, jeszcze bardziej obecny. Dla mnie ten przyszły rok, kiedy patrzę z perspektywy swojej pracy zawodowej, będzie na pewno ciekawy, dlatego że wedle wszelkich prognoz to jest duże przyspieszenie rozszerzonej rzeczywistości, więc jakby ja też patrzę na to, co się dzieje w obszarze i kultury i sztuki, ale też jakby na rynku prywatnym i tutaj widać, że wszyscy tak modlą się do tego 5G, żeby już ta moc obliczeniowa była taka, że na urządzeniach mobilnych będą się te AR-y tak pięknie renderować w czasie rzeczywistym, że w ogóle nic innego nie będzie i pewnie faktycznie w tym roku to będzie takie zjawisko, które będziemy obserwować wszędzie, więc na pewno to będzie ciekawy rok. Dla mnie to w ogóle też był rok jakby obserwowania tego, jak sektory, z którymi jestem związana, błyskawicznie się dostosowują, błyskawicznie się uczą, błyskawicznie tworzą nowe wspólnoty, tworzą nowe narzędzia, nowe platformy współpracy, także ja miałam ogromnie dużo pozytywnych obserwacji, takich bardzo budujących, jeśli chodzi o to, z jakim potencjałem jakby ludzie wciąż w tych światach technologicznych, jaki potencjał mają i jak szybko są w stanie go jakby zamienić w rezultaty. No ale jednocześnie temu wszystkiemu towarzyszy kolosalne przygnębienie, ogromne poczucie jakiegoś takiego narastającego smutku i rozpaczy, którego nie ma jak rozładować. To się dzieje głównie w tych pokoleniach młodszych od nas, chociaż my też sobie z tym, moim zdaniem, jako pokolenie kiepsko radzimy, ale jak patrzę na pokolenie moich siostrzeńców i na ludzi młodych, którzy psychologicznie przechodzą straszliwie tę pandemię, a ja mam i tak taką sytuację, że mam bardzo taką, powiedziałabym, rodzinę uprzywilejowaną i dobrze jednak ulokowaną w realiach jakby takich, jakie są. Natomiast to jest straszne, nawet teraz właśnie rozmawiałam z moją siostrą, która mówiła, że jej syn, który ma zajęcia, normalnie gra na harfie i wszystkie dzieci u pani harfistki na Zoomie płakały już na ostatnich zajęciach. Mimo tego, że pani jest bardzo miła, nikt nic nie musi, ale dzieci i młodzież nie radzą sobie z tą pandemią, nie radzą sobie z Zoomem, nie radzą sobie z izolacją. Ja bym chciała, żebyśmy znaleźli sposób na to, żeby z tym sobie poradzić. To znaczy, żeby zacząć leczyć naszych najbliższych z ogromnego przygnębienia i z ogromnego jakiegoś takiego, z jakiejś takiej rozpaczy, którą zamiataliśmy pod dywan przez wiele miesięcy i którą niektórzy z nas lepiej znoszą, bo mają pewne doświadczenia za sobą albo są w takim, a nie innym wieku, ale większość znosi źle. I nie wiem, czy technologia może nam w tym pomóc. Myślę, że to jest złudne. Jako osoba, która w tym roku zrezygnowała ze wszystkich narzędzi oferowanych przez Facebooka i straciła ponad 1000 kontaktów do ludzi, z którymi nie mam żadnych innych łączności niż te, które miałam przez Facebooka. I powiem szczerze, że zorientowałam się, że to nic nie wnosiło do mojego życia oprócz chaosu. Te kontakty mi nie były do niczego potrzebne. Ci ludzie w moim życiu nie odegrali żadnej roli. Nikt za mną nie tęskni i ja nie tęsknię za nikim. Więc moim zdaniem musimy zacząć tworzyć rozwiązania, które są bardziej domiejscowe, mniej pozorne. I tyle. I robić wszystko, żeby móc mieć warunki do pracy, ale
Myślę, że ta kwestia troski o najbliższych i troski o otoczenie, o środowisko, to będą sprawy kluczowe. Dzięki, Anna. Ja trochę idąc, szukając tego pospołtychowego optymizmu, może zapytam Kamilu, a co z robotami? Może skoro nie portale społecznościowe, to może jednak roboty dostarczą nam jakiejś nowej czułości. To tak trochę filozoficznie się też pytam w kontekście twojego tekstu do raportu końcowego, ale też rozumiemy, biorąc pod uwagę, że jesteś autorem naszego pierwszego raportu o fake newsach, to być może chciałbyś też coś powiedzieć o dezinformacji. Dobrze, dzięki. Tak, już zostałem wyrwany do odpowiedzi. To powiedziałbym o dezinformacji w kontekście takim może bardziej filozoficznym. Ostatnio na ten temat trochę pisałem też w kontekście takich naszych problemów epistemologicznych. To też jest trochę związane z robotami, bo czasami jakby rozróżnienie tego, czy jakiś inny podmiot niż człowiek ma jakieś życie wewnętrzne, nie tylko zależy od tego, jaką istotę ma dany podmiot, tylko czy jesteśmy w stanie poznać tą istotę. No to jest problem taki właśnie epistemologiczny, że nie, tak naprawdę nie mamy pewności co do tego, co jest po drugiej stronie. Nie mam pewności, co tutaj wszyscy myślą, czy w ogóle istnieją. Taki skrajny filozoficzny pogląd to jest solipsyzm, w którym istnieje tylko jeden mój umysł, a wszystko inne to jest projekcja. No i nasze poznanie jest zapośredniczone. Używamy naszego aparatu poznawczego do tego, żeby poznać może nawet nie istotę bytu, bo tej nigdy nie jesteśmy w stanie zdobyć, tylko to, co nam się jawi. I jakby z tym związana jest trochę też dezinformacja, bo ten nasz ograniczony aparat poznawczy sprawia, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać prawdy od nieprawdy. Więc jeżeli nasze poznanie dodatkowo jest teraz zapośredniczone w Zoomach, nie wiemy, co tam po drugiej stronie, kto tam w ogóle jest. Nie wiem, czy do kogoś mówię, czy to są jakieś projekcje. No ale w kontekście tych deepfake'ów, o których wspomniała Anna, to też jest właśnie tak, że normalnie w takim życiu, w takich relacjach na co dzień jesteśmy w stanie poznać, zorientować się, czy ktoś jest prawdziwy, czy ktoś jest nieprawdziwy. Nie tylko za pomocą tego, jak go widzimy, jak go słyszymy, ale także patrząc na niego, obserwując jakieś ruchy, nie wiem, wąchając, czy jakieś różne inne rzeczy. Tego wszystkiego nie ma w tych naszych kontaktach zapośredniczonych w Zoomach, w tych naszych wszystkich kolach. Ja nie jestem tak negatywny jak Anna dotyczącej technologii. No, mi się wydaje, że gdyby nie technologia, to ta pandemia byłaby strasznie nudna. Nie mielibyśmy masy tych różnych spotkań, nie moglibyśmy zrobić wielu różnych rzeczy. Ja osobiście raz, że mam kontakt z wieloma osobami, no to też nagle mogę uczestniczyć w spotkaniach, o których pewnie nigdy bym nawet nie myślał, że mogę wziąć udział. I było jakieś takie poczucie uczestniczenia dopiero teraz, takie pełni uczestniczenia świata, na przykład świata nauki, jak jakaś książka wychodzi, jest jakiś book talk, no to ja mogę być na bieżąco, autor pierwszy raz na temat ten mówi, ja mogę w tym uczestniczyć. Normalnie to nie miałbym takiej możliwości, będąc w Krakowie. A dotyczące robotów, no to teraz tym się zajmuję, to mnie jakoś specjalnie interesuje. Może to też to, że tym się interesuje, to może też taka jakaś ucieczka w przód od tej trudów świata współczesnego. Zastanawiam się bardziej, co będzie za lat naście czy tysiąc i wydaje mi się, że tu jest bardzo dużo kwestii związanych z takimi kwestiami etycznymi, systemami prawnymi. Chciałbym uczestniczyć w tym organizowaniu świata, w naszych wspólnych interakcji. Jeszcze co do kryzysu klimatycznego, o którym Alek wspominał i do którego Anna nawiązała, no to jeszcze chciałbym tylko nawiązać, znaczy akurat czuję się skrępowany, bo mój brat akurat tutaj wszedł, a chciałem o nim powiedzieć, bo on kilka dni temu właśnie obronił doktorat na Uniwersytecie Artystycznym, już sobie poszedł, na Uniwersytecie Artystycznym, w którym właśnie jego wystawa dyplomowa dotyczyła kryzysu klimatycznego. No a też tak jak on mówił, że Anna twierdzi, że to jest jakiś taki problem, który jest palący tu i teraz, no to właśnie on miał takie poczucie, że przez pandemię takie zainteresowanie
tematem było mniejsze, więc jakby priorytety nam się trochę zmieniły. To tyle na teraz. Dzięki, to ja bym bardzo chciała zrobić to tak, na przykład uczestniczenie tak, w wielu sytuacjach, w sensie spotkania na nas się dzieje i to trochę Natalia pije do ciebie, bo to nie jesteś tutaj z nami, ale w drugim, na drugim monitorze chyba cały czas oglądasz streaming z Komisji Europejskiej. Być może już możesz nam powiedzieć. Nie, tylko chciałbym, co się zaczął jednym okiem, żeby nie było aż tak wiele, bo nie wiem, żeby się tu oglądać. Jeszcze się nie zaczął nawet. Ale to powiedz tak, żebyśmy widzieli wszyscy, na co czekasz dzisiaj? Na co czekam dzisiaj? No, słuchajcie, to może od początku, bo to na co czekam to jest taka wtórna historia. Ja w raporcie końcowym przyglądałam się tematowi platform internetowych i tak naprawdę to jest temat, który można by jakby przyglądać się z bardzo wielu aspektów, opowiadać o nim różnorodne historie, przyglądać się temu zagadnieniu z bardzo różnych perspektyw i z bardzo różnych doświadczeń, z perspektywy Anny, która na przykład zdecydowała się zrezygnować ze swojego konta na Facebooku, albo z perspektywy studentów, którzy po prostu korzystają, jak rozumiem, z różnych rodzajów platform, również żeby się komunikować i tak dalej, i tak dalej. I na pewno coś, co gdzieś tam pandemia nam wszystkim bardzo tak namacalnie unaoczniła i pozwoliła też doświadczyć, to jest to, że oczywiście jakby ktoś z nas jest tutaj idealistami, mamy różne wizje tego, jak internet powinien wyglądać i to też jest super rozmowa o tym, jak internet powinien wyglądać, ale jakby skupiając się na tym, jak internet wygląda, to jakby platformizacja internetu jest stanem faktycznym, dokonanym. I jakby tutaj trochę większość użytkowników nie zna internetu poza platformami, w sensie nie ma ani możliwości, ani potrzeb tak naprawdę, żeby żyć rozwiązań, jakby wszystko to, czego potrzebują, znajdują w jakiś sposób na platformach internetowych. I teraz jak tak dużo gdzieś tam padało kwestii związanych z klimatem, kryzysem klimatycznym, to ja chciałabym się temu zagadnieniu trochę przyjrzeć z innego aspektu, a mianowicie nie temu, jak rozwój technologii może pomóc albo niestety wpłynąć negatywnie na rozwój kryzysu klimatycznego, bo jakby tutaj są dwa bardzo różne scenariusze rozważane i możliwe. Tylko temu, jak ta narracja, która już gdzieś w kontekście, mam wrażenie, klimatu i ekologii miała miejsce, tak naprawdę teraz się dzieje właśnie, jak rozmawiamy w naszych oczach. To jest też kwestia tego, na co czekam i jakby co dzisiaj się dzieje w Brukseli. Bo dla mnie oczywiście tak w bardzo dużym skrócie jakby rozmowa o ekologii, kryzysie ekologicznym jest najpierw gdzieś tam rozmową o tym, że jednostka powinna być odpowiedzialna i wiecie, segregujemy śmieci, kupujemy ekoprodukty, nie latamy samolotami i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie przychodzi jakby ktoś z takim pomysłem, jakby dosyć powiedziałabym to oczywistym, że jakby nasze działania, naszymi działaniami oczywiście to jest bardzo ważne i kluczowe również dla, ale nie tylko do zwalczania kryzysu ekologicznego, ale też do budowania pewnych postaw proekologicznych, ale jednak tak naprawdę w tym całym ekosystemie ekologicznym kluczową rolę odgrywają firmy. Często to będą firmy publiczne, w sensie spółki państwowe w wielu przypadkach będą to firmy również prywatne, które jednak pełnią pewną rolę społeczną, bym powiedziała, jakby taką kluczową dla funkcjonowania dzisiejszego systemu ekonomiczno-społecznego. Jak bardzo się zgadzamy, właśnie zgadzamy na to, że kapitalizm ma się dobrze i jakby nadal funkcjonuje, to on jest dominujący. I myślę sobie, że tak samo właśnie jakby jesteśmy na tym samym, w tym samym takim momencie chyba zwrotnym trochę, jeśli chodzi o narrację właśnie w kontekście platform internetowych. Bo jeszcze parę lat temu, jakbyśmy się przyjrzeli takiej rozmowie o bezpieczeństwie w sieci, o tym, jak funkcjonujemy w internecie, to gdzieś tam bardzo dużo nacisku było kładzione na użytkownika, na tą osobę indywidualną, na jej doświadczenia, na jej kompetencje, na jej umiejętności, na pewne działania, które ona proaktywnie podejmuje. Teraz mam wrażenie, że ta narracja się zmienia i właśnie ktoś powiedział sobie, no dobrze, ale są pewne podmioty prywatne oczywiście, nadal musimy pamiętać o tej narracji, że podmioty prywatne, to nie są podmioty publiczne. I oczywiście tutaj też możemy dyskutować, dlaczego tych podmiotów publicznych, platform publicznych nie ma. Ja mam parę jakby pomysłów albo jakby wiecie, takich sugestii, dlaczego to się nie dzieje.
No ale są to podmioty prywatne, które odgrywają kluczową rolę społeczną. I jakby pandemia jeszcze tylko to wzmocniła, ponieważ cała edukacja stoi na platformach prywatnych i na firmach prywatnych. Cała medycyna tak naprawdę, coś o czym w ogóle nie rozmawiamy w tym raporcie społeczno-techowym. Nie rozmawiamy o wpływie technologii na medycynę, ale to jest niesamowity temat, który właśnie w pandemii po prostu absolutnie też przyspieszył. To znaczy to, w jaki sposób technologia jest wykorzystywana do zapobiegania i zwalczania skutków COVID-u. I to w większości poszukuje technologia będąca w prywatnych rękach. Więc obecnie chyba jesteśmy w takim momencie trochę zwrotnym dla mnie, przynajmniej też z mojej perspektywy, jestem prawniczką z wykształcenia. Tutaj jakby gdzieś tam ta kwestia regulacyjna jest dla mnie zawsze bardzo ważna. Jesteśmy w takim przełomowym momencie, w którym mówimy sobie, no dobrze, mamy te prywatne podmioty, ale one stały się dla nas społecznie po prostu tak niezbędne do funkcjonowania i oczywiście na poziomie indywidualnym możemy podejmować pewne decyzje, ale myślę, że na poziomie społecznym to też nie jest takie proste oraz też myślę, że jednak jakby taka powiedzenie nie platformą, zrezygnowanie na przykład z Facebooka, myślę sobie, że też pokazuje pewne uprzywilejowanie, w sensie, że to też nie jest decyzja dla każdego, ale to już inna też filozoficzna dyskusja. I w tym świecie właśnie jakby jesteśmy w takiej sytuacji, w której właśnie Komisja Europejska mówi, no dobrze, mamy te platformy, to są podmioty prywatne, ale jednak nie mogą funkcjonować jak każdy podmiot prywatny w takiej dużej samowoli gospodarczej, jakby takiej wolności gospodarczej, bo jednak ze względu na to, jaką funkcję publiczną pełnią, powinniśmy je mocno uregulować po prostu i nałożyć pewne obowiązki, pewne ograniczenia i właśnie w Brukseli ma być dzisiaj przedstawiony Digital Services Act i Digital Markets Act i dwa projekty rozporządzenia, które właśnie będą te kwestie regulowały. Oczywiście to jest proces bardzo długofalowy, ale to już powoli gdzieś tam mam wrażenie właśnie, że ta zmiana myślenia się dzieje i oczywiście jakby w innym kierunku jest to, o czym wspominał Alek, żeby właśnie wzmacniać i próbować budować usługi publiczne w internecie, usługi publiczne, technologiczne, ale jakby drugim tym kierunkiem jest powiedzenie sobie, no dobra, mamy te platformy, one dostarczają wielu podmiotom, wielu osobom, wielu użytkownikom po prostu podstawowych dla nich różnych rodzajów funkcji. Zastanówmy się, w jaki sposób to się działać, ponieważ trochę mam wrażenie, że przez bardzo długi czas mieliśmy do czynienia z taką narracją też trochę, którą właśnie narracja spółtechowa trochę odwraca, z taką narracją państwa, które trochę się poddaje w kontekście technologii. W sensie wiecie, że to się wszystko dzieje, a państwo, czy też wspólnota tak naprawdę, czy też my jako społeczeństwo, dobrze to się dzieje, ale my trochę, jak wiecie, że to się dzieje poza nami. I mam wrażenie, że też trochę pandemia przyspieszyła i też coraz mocniej wymaga od nas takiego myślenia, że to jednak nie może się dziać aż tak poza nami. Że to jest jakby ten rozwój technologiczny, to jest też jakby wiecie, no to nie jest jakby oczywiście jest w pewien sposób samonapędzający się mechanizm, ale jednak są pewne instrumenty działania, więc zastanówmy się, co zrobić, żeby jednak wiecie, niekoniecznie tak jak niektórzy może wysadzać internet i wracać do sieci peer-to-peer, tylko zastanówmy się, co zrobić, żeby w tym ekosystemie internetu, który mamy, po prostu lepiej zabezpieczyć zarówno interes użytkowników jak i osób indywidualnych, jak i też tak naprawdę ten interes społeczny, bo na przykład dla mnie to też jest historia o takich dwóch spojrzeniach na internet, w ogóle na technologię, o takich indywidualnych doświadczeniach, ale również o jakiejś takiej społecznej wartości właśnie ochrony społeczeństwa przed informacjami, które mogą być po prostu krzywdzące dla niektórych. Więc jakby tutaj znowu mam ten indywidualny i techowy, powiedziałabym, to aspekt podejścia do technologii. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie po prostu w tym kierunku będziemy widzieli zmiany, zarówno, no głównie regulacyjne. Dzięki. Czy ktoś z Was chciałby zabrać teraz głos? Może aby zadać pytanie, albo w ogóle poruszyć jakiś inny wątek, z którym może przyszedł na to spotkanie, albo który mu się otwiera pod hasłem, jakiej technologii potrzebujemy w 2021 roku. O, ja sobie pozwolę zadać pytanie Natalii, ale trochę też dotyczące i tego, co wcześniej Marta mówiła i jeszcze wcześniej Ale wspomniał. Wspomniałaś, Natalio, że masz jakieś koncepty takie, dlaczego te alternatywne w stosunku do tych zastanych, jakby po komercyjnych rozwiązaniach, te alternatywne
mechanizmy się w zasadzie nie pojawiają i te powody jakoś ci się wyświetlają w głowie. Możesz to jakoś rozwinąć? Jasne, myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i pewnie każdy ma jakiś pomysł na to pytanie. To znaczy ja nie chciałabym zabrzmieć cynicznie, bo mi idę od cyniczki gdzieś tam daleko, mam nadzieję, ale jednak no, funkcjonujemy w kapitalizmie, czy tego chcemy, czy nie. To znaczy gdzieś tam to jest jakby system, który ma się dosyć dobrze i buduje gdzieś tam większe narracje. No i wydaje mi się, że brak jest tych publicznych inicjatyw, narzędzi czy usług. Przede wszystkim ze względu na to, że to nie jest aż takie proste, żeby stworzyć jakby konkurencyjne rozwiązania. Też często jakby gdzieś tam, mając w swojej historii do czynienia z administracją w kontekście budowania różnego rodzaju rozwiązań IT, po prostu na przykład nie ma możliwości, żeby najlepsi pracowali dla państwa i znowu jakby powód jest, wiecie, super prozaiczny, to znaczy jest taki, no aż trochę boli mnie, a jak to mówię, po prostu państwo, przynajmniej w naszym przypadku, nie jest w stanie jakby zapłacić konkurencyjnych stawek dla ludzi, którzy naprawdę znają się i umieją tworzyć rozwiązania jakby dostosowane do konkretnych wyzwań. Więc to po pierwsze, po drugie myślę też, że nie ma, chyba nie ma takiej woli politycznej, w sensie nie podjęto takiej, nie ma takiej decyzji, nie ma nikogo takiego, kto by był takim, powiedziałabym to, liderem takiej zmiany. Oczywiście jakby takie rozmowy przede wszystkim, to co mówimy o usługach publicznych w internecie, przede wszystkim mają miejsce we Francji i w Niemczech i tam one się dzieją gdzieś tam, ale na poziomie znowu jakieś bardziej, powiedziałabym to, na chwilę obecną nadal rozmów na poziomie politycznym, a nie konkretnych działań, ale to też pamiętajmy, że są zupełnie inne trochę gospodarki, po drugie zupełnie inne też kwestia podejścia do jakiegoś takiego tworzenia rzeczy przez państwo i jakby, wiecie, francuskich czy niemieckich, jakieś takie bardzo przywiązanie do swoich lokalnych, krajowych rozwiązań, więc to jest zupełnie inna historia niż tutaj w Polsce. Myślę, że coś takiego pewnie mogłoby się zadziać na poziomie Unii Europejskiej, no ale to też jest kolejne pytanie, które pewnie by było trzeba sobie zadać, jeśli takie usługi by powstawały konkurencyjne, powiedzmy, do usług prywatnych. To jest kwestia tego, czy użytkownicy, jakby co by mogły oferować te usługi konkretne, co by przekonało użytkowników do zmiany albo do opuszczenia swojego bardzo wygodnego środowiska, bo też pamiętajmy, słuchaj, wiecie, jakby super jest ta grupa i super jest zobaczyć tyle ludzi, którzy myślą gdzieś tam tą perspektywą współtechową, wspólnotową też o technologii, no ale pamiętajmy też, że to jest mini banieczka, to znaczy, że większość jakby nawet naszych znajomych, jak porozmawiamy, no to są absolutnie zadowoleni po prostu z tego, co dostają. I nikt na przykład nie będzie myślał o tym, że nie wiem, taki nieoczywisty przykład, że przez korzystanie z Netflixa czy ze Spotify'a, jakby wiecie, no samo dobro, no mamy dostęp po prostu do świetnych produkcji, do świetnej muzyki, jakby przez dostęp do tych portali gdzieś tam mam tak naprawdę ograniczony wybór, to znaczy gdzieś tam jakby no wszystkie badania pokazują, że jakby my przestajemy wybierać, w sensie, że konsumujemy, przestajemy być jakby tymi, którzy wybierają, co będą konsumować, a stajemy się bardziej biernymi konsumentami w zakresie tego, co właśnie platformy nam oferują. Ale jak zapytam większość naszych znajomych, to nikt nie będzie na ten temat chciał rozmawiać i nie widzi tutaj, wiecie, jakby nie widzi potrzeby na przykład stworzenia publicznego Netflixa, więc myślę, że tych powodów jest bardzo dużo. Więc dlatego ja chyba gdzieś tam myślę, wierzę w to, że jest parę takich usług, pewnie moglibyśmy pomyśleć, które powinny być w rękach, to znaczy powinny być państwowe, może nie państwowe w znaczeniu takim złym rozumieniu tego słowa, ale jakby publiczne, ze względu na to, jak bardzo są krytyczne dla funkcjonowania społeczeństwa, ale wydaje mi się, że w kontekście tych pozostałych usług, które nie będą tymi usługami krytycznymi, ja bym jednak szła w kierunku po prostu uznawania roli tych podmiotów prywatnych i takiego regulowania, żeby one funkcjonowały w sposób szanujący zarówno użytkowników, jak i tą wspólnotę, która na nich funkcjonuje i z których usług korzysta. Nie wiem, czy się, Pawle, zgodzisz, czy nie zgodzisz, czy jakby masz inne, z chęcią bym poznała twoje przemyślenia w tym temacie. Kurczę, bardzo, bardzo dziękuję, bo to w ogóle kategoria zgodzisz, czy nie zgodzisz, to jest tutaj za trudna dla mnie, bo po prostu powiedziałaś tyle rzeczy, że ciężko to jest sprowadzić do jakiegoś jednego punktu, o który się można oprzeć.
I też ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ja mam przemyślenia w ogóle na ten temat, mam natomiast niepokoje. I one się biorą, znaczy generalnie myślę, że bardzo podobnie jakoś to tą sytuację widzimy. W ogóle kusi mnie takie też myślenie o tym, że jakby niektóre jakby sposoby formatowania mediów powinny być po prostu widziane jako infrastruktura, która jest potrzebna społeczeństwu jakby i zapewniana przez państwo. Nie, może nie w kontekście jakiejś tam, nie wiem, nacjonalizacji tych różnych firm nieszczęsnych, ale budowanie jakiejś alternatywy, która byłaby powszechnie dostępna. Ale wiecie co, myślę przede wszystkim o tym, też kiedy jeszcze padło to pytanie, czego w tych raportach na przykład nie ma. Oczywiście katalog problemów jest gigantyczny i wiadomo, że ich wszystkich nie da zamknąć w tych raportach, ale oprócz tego klimatu pewnie jeszcze jakiś kwestii praw kobiet, gdybyśmy szukali, zwłaszcza w polskiego kontekstu, to pewnie jeszcze hasło kultura i sztuka by tutaj mogło, sztuka zwłaszcza, funkcjonować, bo to hasło jakoś specjalnie nie padło. A ja mówię o tym, bo i w kontekście tych narzędzi jakby ich budowania, dlatego że jakby zdarzyło mi się uczestniczyć w konferencji międzyuczelnianej. To były Akademie Sztuk Pięknych z terenu krajowego i to dokładnie tych wydziałów kierunków medialnych, czyli tych, których no, kadra powinna mieć najwięcej w ogóle do powiedzenia na temat w ogóle medialnej otoczki kultury. I oni wszyscy z dosyć, bym powiedział, silnym uporem unikali w ogóle odpowiedzi na pytania o to, czy narzędzia, którymi się posługują, są poddane jakiejś krytycznej ocenie, czy im wystarczają, czy nie wystarczają. Przyjmują to zupełnie jako no, inwentarz taki nadany. Pojawiły się na takie argumenty, że narzędzia, którymi się posługują, są przecież wybierane przez kierownictwo uczelni, więc oni nie mają tutaj nic do powiedzenia. I w ogóle myślenie w takich kategoriach jakby wybudowania jakichś alternatyw bardzo było widziane niechętnie. I moja jakby myślowa konkluzja, chyba banalna, a może, no nie wiem też, co wy o tym myślicie, generalnie jedyna, jaka się we mnie była w stanie pojawić, to była taka, że w zasadzie z całego dorobku wszystkich takich ruchów kontrkulturowych, undergroundowych, jakoś krytycznych, nie zostało właściwie nic, nawet w tej kadrze tych wydziałów medialnych ASP-owskich, o których wspominałem. Przy czym oczywiście prawdopodobnie wszystkie te osoby uważają się za krytycznie myślące, a nawet się do tych krytycznych teorii różnych współczesnych też odnoszą. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, chciałem jeszcze powiedzieć jako taki swój komentarz, to coś, co by też dotyczyło tej postępującej platformizacji, nazwijmy to, która też mnie jakoś strasznie już chyba zaczyna uwierać jako artystę i jakby doświadczenia z ostatnich miesięcy moich są platformami takie, że to już nie dotyczy Facebooka, czy nie wiem, Twittera, czy czegoś, ale takich platform, które są budowane w zasadzie do konkretnych celów. Na przykład strona, weźmy bardzo konkretny przykład, strona internetowa wystawy, która się odbywa online. I ja na tą wystawę przygotowuję prace, które są interaktywne, korzystają z jakichś tam mechanizmów opartych o kamery czy detekcji dźwięku. Właściwie żadna z takich prac, które są przygotowane z myślą o przeglądarkach www, nie nadaje się do pokazywania na takich właśnie budowanych, artystycznych powiedzmy platformach, no bo te mechanizmy przygotowywane przez jakieś tam firmy albo osobników wynajętych do tego celu po prostu tego nie uwzględniają, ponieważ uwzględniają wyłącznie jakby odniesienie się do zewnętrznych takich, no nie wiem, albo jakiegoś Vimeo, albo serwisów hostujących różne rzeczy, ale generalnie konfekcyjnie. Mogą to być rzeczy bardziej interaktywne typu jakieś modele 3D, które można obracać, ale generalnie jest to taka konfekcja, która sprawia, że się pojawia jakieś autorskie
działanie, to ono po prostu się nie mieści. Mieści się jego dokumentacja, którą oczywiście potem masa teoretyków obrabia i to jest też bardzo ciekawe, ponieważ ci sami teoretycy, którzy obrabiają tę dokumentację, zupełnie nie zwracają na to uwagi, że te platformy, które budują, po prostu jednocześnie całkowicie ten jakby realny content wykluczają. Więc i akurat na przykład z tym przypadkiem się zetknąłem dwa razy w ciągu ostatnich 2 miesięcy, raz jakby na gruncie lokalnym, a raz w Japonii, więc uważam, że jest to zupełnie jakieś prawdopodobnie już nie anegdotyczne doświadczenie, tylko bardziej systemowe. Więc w sumie tak chciałem skomentować odpowiedź Natalii, za którą bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że jakieś niepokoje chyba podzielamy. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ten wątek praw kobiet wcale nie został tak do końca pominięty w naszych raportach, bo właśnie w tym raporcie końcowym tutaj Marta podjęła wątek protestowania i w ogóle aktywizacji kobiet, znaczy w ramach czarnych protestów i na ile to jest, czy jest aktywizm, to jest jedyne, co nam wystarczy. Też, Natalia, wydaje mi się, że ty miałaś też historię wolności zgromadzeń, no i kwestia feminist data. I Marta, może chciałabyś tutaj coś powiedzieć, tak żeby nie było, że prawa kobiet nie zaistniały, z tej całej listy tematów, które oczywiście mogły pojawić się w tych raportach, akurat wątek kobiecy się pojawił. To ja może zanim odpowiem na twoje pytanie, Karolina, opowiem jeszcze o czymś innym. Alek tutaj zajawiał gdzieś na początku spotkania, że mój raport był o dydaktyce w trakcie pandemii, a miał być o czymś innym. Rzeczywiście miał być o czymś innym, mianowicie miał być o tym, jak kobiety zarządzają swoją prywatnością. I chciałam przeprowadzić wywiady z kobietami, właśnie to było dla mnie jakiś tam taki temat wokół też praw kobiet. Natomiast uznałam, że gdy się zaczęła pandemia, że jakoś nie czuję, żeby to był taki temat, którym teraz chcę zaprzątać głowy osobom i wchodzić gdzieś ich w strefę jakąś taką bardziej prywatną. Stąd dosyć elastycznie i agile'owo zmieniłam temat, którym się zajmowałam. Natomiast rzeczywiście w tym raporcie końcowym pojawiły się dwa takie kobiece tematy. Jeden z nich to była taka mini analiza to może nawet za duże słowo, próba opisu bardziej protestu, który miał miejsce w Polsce kilka miesięcy temu tak naprawdę, kiedy my kończyliśmy raport, więc nie przewidziałam tej fali protestów, która nikt chyba nie śmiał przewidzieć tej fali protestów, która wydarzy się później, gdzie internet i te nowe technologie odegrały znaczącą rolę i ruch 8 gwiazdek, który bardzo mocno zaistniał dzięki nowym technologiom, ale który też zaistniał realnie na ulicach setek, jeśli nie tysięcy małych polskich, mniejszych, większych polskich miasteczek i nie tylko polskich zresztą i miast. No to jest coś, gdzie te nowe technologie, mi się wydaje, że pokazały tę właśnie taką swoją, no nie wiem, czy czułą, ja wiecie, będę się zafiksowywać na tym terminie, ale może trochę tak, tę taką możliwość wykorzystania i sięgnięcia po te nowe technologie, nie tylko po to, żeby poczuć się lepiej na swój temat właśnie w kontekście slaktywizmu i pisania, w jakich to super działaniach się bierze udział, ale tego, żeby faktycznie wyciągnąć tych ludzi na te manifestacje, na te protesty. Ja mieszkam na Żoliborzu, więc tutaj bez przerwy się pod moimi oknami przetaczają te manifestacje i ja gdzieś obserwuję najpierw w internecie, a potem jak trafia to pod mój dom, to wychodzę tak czy inaczej. No i ta energia tych ludzi, którzy są ze sobą i dzięki tym nowym technologiom i oczywiście dzięki naszemu rządowi, nie zapominajmy o jego tutaj zasługach, no to jest to dla mnie coś niesamowitego i jak patrzę na Telegramie, gdzie cały czas się pojawiają właśnie najnowsze doniesienia i jak szybko zostały też te nowe technologie właśnie na przykład takie jak Telegram zaimplementowane przez te ruchy, no to dla mnie jest jakaś taka najciekawsza aktualnie chyba strona tych nowych technologii i coś, co daje mi jakieś tam takie poczucie dotarcia do człowieczeństwa, czy może trochę to tak na wyrost mówiąc, ale gdzieś to poczucie takiej wspólnotowości jest tam widoczne i właśnie nie jest to takie bardzo, jak wcześniej gdzieś pojawiały się publikacje, no to jednak ten slaktywizm był dosyć tak pejoratywnie i z góry traktowany.
Natomiast widać, że rzeczywiście internet faktycznie może przenieść ludzi na ulicę i to jest dla mnie niesamowite, jednak też odkrycie tego roku i szczególnie w trakcie pandemii, że to się tak potoczyło, więc to jest na pewno taki wątek, który zasługuje też na głębszą refleksję. Ja mam nadzieję, że powstają już jakieś doktoraty o tym, co się dzieje w Polsce, jak nowe media są wykorzystywane do tego, żeby faktycznie aktywizować ludzi i dawać im to poczucie wspólnoty i bycia razem ze sobą tutaj i tego takiego bardziej ludzkiego i czułego kontaktu. Karolina, czy ja mogę coś dodać co do tego, co Marta powiedziała? To tak może się zacznie tak dyskusja i wymiana różnego typu przemyśleń i anegdotek. Bo to jest oczywiście w naszym raporcie coś, co gdzieś tam kolejna perspektywa, której nie ma, ale wiecie, nie mogliśmy pisać o wszystkim i jakby nie dałoby się stworzyć takiej wspólnej relacji. To jest to perspektywa, która gdzieś tam mi osobiście jest bardzo bliska, to jest taka perspektywa geopolityczna trochę bardziej i wiem, że jest Sylwia z nami, która dużo na ten temat pisze i też znowu tak jak rozmawiamy o swoich doświadczeniach i też doświadczeniach na przykład właśnie w tym, jak internet nam pomaga się gromadzić, organizować i zabierać głos w jakiejś debacie publicznej i być aktywnymi obywatelami, jakby jest takim punktem wyjścia, no to też znowu jakby dla mnie to jest historia o tym, że jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej nadal sytuacji, bo jak już wiecie, tak bardzo anegdotycznie, ja parokrotnie byłam w Iranie i ostatnim razem, jak tam byłam przed pandemią w listopadzie ubiegłego roku dokładnie, to był ten moment, kiedy rząd podwyższył ceny benzyny, ludzie wyszli na ulicę, a rząd w tym momencie odciął internet w całym kraju. I ja naprawdę doświadczyłam 8-dniowego lockdownu internetowego w miejscu, w którym naprawdę nie ma dostępu do żadnych rzetelnych informacji i też jakby docenia się wtedy bardzo dużo bardziej tą wartość tego, że jednak co by nie mówić o naszej szerokości geograficznej i o naszych problemach różnych, to nadal żyjemy gdzieś tam, rozmawiamy w takiej mocno uprzywilejowanej sytuacji z takiej perspektywy właśnie tego, że my jednak w dużej mierze, jeśli mamy narzędzie, jeśli mamy pomysł, jak to możemy być bardzo dużymi beneficjentami technologii, że to też oczywiście sporo zależy od nas, ale właśnie przykład tych ostatnich protestów pokazuje nam wszystkim, jak bardzo właśnie technologia może być pomocna właśnie do organizowania tych pewnych grup, do organizowania się na przykład społeczności w miejscach, które na co dzień by się nie organizowały. Tak jak było wspomniane, że to nie były tylko protesty Warszawy i Krakowa, ale protesty wielu małych miasteczek. Więc tak, ale też jak sobie myślę o współtechu i w ogóle o społecznym wymiarze technologii, to tak sobie myślę, że to jest bardzo szeroki temat i taki, który też dopuszcza rozmowę o tym, że technologia, że nie ma czegoś takiego, wiecie, jak jedna narracja technologii, jedna historia technologii, jedno doświadczenie technologii, że ono jest bardzo uwarunkowane tym, gdzie jesteśmy, jakie mamy doświadczenia, jaka jest sytuacja polityczna wokół nas i to też pokazuje i znowu wracamy do punktu, to jest też wyjście dla mnie bardzo ważnego, że technologia jest tematem politycznym, to znaczy, że jakby nie można o niej rozmawiać bez oderwania od polityki, ale w takim szerszym słowa tego znaczeniu niż tylko to, czy rządzi PiS czy PO, ale w takim policy, w takim myśleniu po prostu o państwie i o tym, jak funkcjonuje społeczeństwo. Ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć taką jedną rzecz, jeśli mogę, może spróbuję krótko. A propos tego, co mówił wcześniej Paweł o kulturze i sztuce, bo to tak z racji tego, że to jest mój sektor, to gdzieś tak dotarła do mnie jedna rzecz. Nie wiem, to być może to jest też kwestia jakby tego porównania jakby pracy w sektorze publicznym, a w sektorze prywatnym. Ja mam takie wrażenie po tym roku, kiedy patrzę na sektor kultury w Polsce i na media w Polsce, że z jednej strony to, co mówi Natalia, okej, tak, jesteśmy uprzywilejowani, mamy dostęp do technologii i tak dalej, ale z drugiej strony jakby jest pewne zaburzenie proporcji, dlatego że mamy dostęp do tych samych technologii, do których mają dostęp inne państwa zachodnie, ale poziom jakby pauperyzacji i jakby nieumiejętności korzystania z tych technologii na poziomie merytorycznym w tych kluczowych, jakby takich najbardziej elitarnych warstwach społecznych jest tak głęboki, są takie braki. Jeżeli się spojrzy na to, jak wyglądają czy portale, czy strony internetowe, czy nawet media społecznościowe największych polskich instytucji kultury, to jest żałość. Przepraszam, że to mówię, ale
to, co powiedział Paweł, to, że nie ma jakby instrumentów do obsługi projektów, które są czymś więcej niż wideo 2D z dźwiękiem stereo, to jest jedna rzecz. I to faktycznie się zdarza w wielu krajach, nie we wszystkich. Natomiast to, że jest tak niska jakość na poziomie merytorycznym, na poziomie programowym, na poziomie strategicznym, jaka jest jakość oferty kulturalnej online w Polsce i to samo, co jest w mediach, to znaczy z jakim dziennikarstwem mamy w tym kraju do czynienia. I to nie jest kwestia narzędzi, to jest kwestia jakby pauperyzacji sektorów, to jest kwestia odpływu środków z tych sektorów, to jest kwestia tego, że te sektory są odcięte od dofinansowań publicznych, że nie ma w nich specjalistów, że ci, którzy zostali, to są albo ludzie kształceni na bieżąco, albo ludzie w ogóle z innymi kwalifikacjami. Nie wiem, na czym to polega, na czym ta diagnostyka musiałaby zostać przeprowadzona solidnie, ja mówię o doświadczeniach jakby z własnej jakby kariery, ale to jest bardzo takie przygnębiające i moim zdaniem to jest, ja nie wiem, znaczy ja mam ciągle jakieś takie wrażenie, jak się spotykam, a pracuję dużo z sektorem publicznym, że to jest trochę jak kiedyś były rozwiązania, które przychodziły ze Związku Radzieckiego. To wszystko tak trochę ma wyglądać jak coś innego, a tak naprawdę to jest po prostu na zapałkę, źle zrobione, nieintuicyjne, nic nie działa. Nie wiem. I wydaje mi się, że to nie jest kwestia dostępu do technologii. To jest kwestia jakichś bardzo głębokich zaniedbań systemowych, to jest kwestia super niedofinansowania jakby tych sektorów. To jest oczywiście kwestia spustoszenia tych sektorów przez ostatnie lata, bo sektor kultury został po prostu, to był nalot dywanowy, to co się działo te ostatnie lata. I myślę, że w mediach jest podobnie. Ja mam teraz też takie doświadczenie, że właśnie przez to, że nie mam Facebooka i czasem chcę się dowiedzieć, co się dzieje w Polsce i nie mam skąd. Naprawdę. Nie ma ani jednej redakcji, która dostarczałaby mi takie treści, na które bym mogła polegać albo które byłyby w ogóle ciekawe. Od tego zacznijmy. To jest taka moja refleksja. Dzięki. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, że fajnie by było usłyszeć głosy albo komentarze osób, które jeszcze nie wypowiadały się. Ja, słuchajcie, jeśli mogę. Dzięki. Słuchajcie, dzięki w ogóle za zaproszenie. Chciałem jeszcze na sekundę tylko wrócić do tego pierwszego pytania, czyli tego, jakich technologii potrzebujemy w przyszłym roku, czy też na jakie problemy one miały odpowiadać. Mi się wydaje, że w tym, co tutaj też było mówione, ale może nie wprost i też to, co mówiła Marta o tym, czego potrzeba nam jako wspólnocie, mi się wydaje, że technologie, znaczy potrzebujemy takich technologii, które w jakiś sposób budują zaufanie, bo wydaje mi się, że to, czego co jest większym, znaczy na pewno to jest ogromnym problemem w Polsce, to jest właśnie brak zaufania i technologie, nie wiem, czy mogą to poprawić, czy nie. Wydaje mi się, że tu przykład aplikacji Protego jest w pewnym sensie emblematyczny, bo to jest aplikacja, która miała właśnie bazować na, miała być bezpieczna i była reklamowana jako chroniąca dane i zrobiona zgodnie z do właśnie ochrony prywatności i bezpieczeństwa, a jednak przez to, że jest tak duży brak zaufania w tym wypadku do rządu i do instytucji publicznych w Polsce, no to ona w Polsce jest póki co porażką. Zresztą w wielu krajach te aplikacje swoich, znaczy w większości krajów, gdzie były, to swoich obietnic tego, że one pomogą walczyć z koronawirusem, nie spełniły, swoje pojedyncze wyjątki, gdzie to się udało trochę lepiej. Więc mi się wydaje, że ten brak zaufania to jest wielki problem, który się przewija, a przez to, o czym wcześniej mówiliście i być może technologie mogą to jakoś pomóc, ale nie mam tutaj, nie wiem, czy to nie jest tylko płonna nadzieja. Dzięki. Jak zaczęliśmy mówić o tym zaufaniu, to ja mam takie poczucie, że jesteśmy, wiecie, w takim miejscu, gdzie nie ma zaufania do szczepionki. I ja nie mam pojęcia. Cieszę się, że to nie po mojej stronie znajduje się znalezienie odpowiedzi, jak sprawić, żeby ludzie zaufali szczepionce, a co dopiero technologii, a takie aplikacje jak The Go. Coś jeszcze? Wiecie, mamy taką formułę z Hyde Parku, więc jeżeli też ktoś chciałby poruszyć zupełnie inny wątek, który jeszcze się nie pojawił, to zapraszam. Ja może chciałabym, jeżeli nie ma innych, wiecie, jest to niezręczna cisza. Jeśli nie ma, to też prawda. Ja mam takie słabe mechanizmy psychologiczne, które jak jest to niezręczna cisza, to muszę się odespać. Nawiązując do czegoś, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy, a co jest mi jakoś tam bliskie, czyli ten temat edukacji,
w trakcie pandemii właśnie w związku tego z nowymi technologiami. Ja w swoim raporcie zajmowałam się właśnie dydaktyką, czyli edukacją na tym takim najwyższym szczeblu edukacji, czyli na uczelniach wyższych w Polsce w trakcie pandemii. I miałam bardzo dużo już potem po publikacji tego raportu jeszcze rozmów z różnymi osobami i jakichś tam przemyśleń własnych. I jak obserwowałam właśnie te protesty, które się zaczęły w ostatnich miesiącach, to myślałam sobie o tym, że może ta pandemia jest najlepszym, co mogło się przytrafić edukatorom, edukatorkom, tym osobom prowadzącym zajęcia na uczelniach wyższych, ze względu na taką postępującą, wiecie, izolację tych osób. To uniwersytet oczywiście w Polsce, pewnie nie tylko w Polsce, jest tą wieżą z kości słoniowej w coraz większym stopniu, czy uniwersytety. I osoby, które prowadzą zajęcia w coraz mniejszym stopniu rozumieją, jak żyją młodsze osoby. I możliwe, że to jest nieuniknione, ale no myślę, że to nowe technologie bardzo to przyspieszyły. I pomyślałam sobie, że w momencie, kiedy wszyscy zostali wrzuceni w ten tryb, że muszą opanować w jakimkolwiek minimalnym nawet stopniu właśnie różne narzędzia do tej edukacji zdalnej i mają rozmowę na ten temat i może nawet jakieś minimalne refleksje i próby refleksji na ten temat, to trochę to jest taki moment, w którym osoby prowadzące zajęcia wchodzą w świat, w którym na co dzień funkcjonują te osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, więc następuje no wyrównanie, to jest za dużo słowa, ale może jakaś taka, wiecie, próba wejścia i takiego lepszego zrozumienia, czym w zasadzie żyją te młode osoby, jak wygląda ich świat, jakimi kanałami się komunikują i no próba takiego trochę lepszego oglądu tego. W kontekście nauk społecznych, gdzie ja funkcjonuję, no to takie właśnie rozerwanie czy brak kontaktu z tymi młodymi osobami, no to jest niezwykły i osoby, które prowadzą te zajęcia, rzeczywiście zupełnie nie rozumieją, jak wygląda teraz świat społeczny młodych osób i jak wygląda życie w cieniu pandemii, jak wygląda życie w cieniu katastrofy klimatycznej, to o czym dzisiaj już rozmawialiśmy, czy jak wygląda życie w momencie, kiedy trzeba wychodzić na ulicę i protestować o swoje elementarne prawa człowiecze. Więc ja sobie też trochę upatruję w tym nadziei, że może rzeczywiście to jest taki moment, w którym właśnie edukatorzy, edukatorki będą zmuszeni zacząć korzystać z tych narzędzi, trochę lepiej to zrozumieją, trochę też będą mieć może, nie wiem, więcej empatii czy tej czułości dla tych osób, które uczą i trochę lepiej będą pojmować ich świat. Może to jest naiwne, no ale szukając w tym wszystkim jakichś, wiecie, tych jasnych stron, to jest coś, o czym jakieś tam myślę. Ja też podejrzewam tak, że jakby to może inaczej ujmując, że po prostu pandemia jest wstrząsem dla sektora edukacyjnego, dla edukatorów. Że czy to jest pozytywny wstrząs, czy negatywny, co on zrobi, to trudno powiedzieć, ale na pewno on wiele rzeczy uświadomił i jakby miał w ogóle w pewien sposób szukać, bo to też są takie czasami dyskusje, czy jak będzie wyglądał świat po pandemii. I mnie to trochę śmieszy, bo nie wydaje mi się, żeby to jednak no, było zjawisko na skalę jakiejś wojny jądrowej, po której po prostu wszyscy chodzimy w jakichś maskach przeciwgazowych czy przeciwpłowych i tak dalej. Ale w przypadku edukacji to moim zdaniem tutaj coś jest na rzeczy i rzeczywiście jakby bardzo duża grupa edukatorów po prostu poczuła swoją zasadniczą nieadekwatność i jakoś zaczęli szukać innych form działania. Dzięki. Wiem, o, Kasia się chyba zgłasza. A to ja szybciutko powiem, bo to było dla mnie bardzo ciekawy wynik a propos potrzeby technologii, takiego zaprowadzenia spouter do jakichś danych, czego często mi brakuje, ja lubię operować tymi ideami, ale konkret też jest fajny. Jest takie badanie zrobione przez Fundację Digital Poland, ono ma takie hasło społeczeństwo 5.0, które trochę jest dla mnie może zbyt napompowane jako idea spouter, ale jest to w sumie skrótowe badanie, oni tam pytają Polaków, nie pamiętam dokładnie coś w rodzaju, jakiego rodzaju działania online są dla nich atrakcyjne i mają też dane z zeszłego roku. I tam jedyne, co tąpnęło, to hasło edukacja online. W zeszłym roku 70% Polaków deklarowało, że to jest dla nich ciekawe. Oczywiście większość z nich nie ma z tą edukacją online żadnego kontaktu, albo nie wiem, może zrobił jakiś jeden webinar, prawda, jako nie wiem, bo to się zdarza. A nagle, jak rozumiem, znacząca ich część miała to doświadczenie
samodzielnie lub ich dzieci, spadek o 20%. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. To jest, że tak powiem, ten świat cyfrowy w praktyce i oczywiście szybko dopradam sobie wszystkie te rzeczy, o których tu mówiliśmy, o usługach publicznych, o... No, te wszystkie wątki można dodać i wytłumaczyć, czemu to się wydarzyło. No, to jest takie dla mnie bardzo poruszający, szczerze mówiąc, wynik pokazujący, bo to można by odbudować moim zdaniem, tylko ja mam wątpliwości, czy nasze instytucje edukacyjne, czy nasze społeczeństwo jako całe po prostu jest w stanie to ogarnąć, czy też skończymy na tym, że będziemy patrzeć dalej na Finlandię i za rok tam pewnie się pojawi jakaś kolejna cudowna historia, którą z lubością sobie opowiemy. Zobaczymy. Jeśli mogę tylko skomentować, jeżeli Alek mówi, że było w zeszłym roku 70% zdań, ludzie mieli z tym styczność, a teraz jest 50% po tym, jak ludzie doświadczyli edukacji online, to moim zdaniem to, że 50% osób ma z tym pozytywne skojarzenia po tym, co się działo, to jest niesłychanie wysoki wynik, biorąc pod uwagę to, co ja widziałem i też wasze badania, które byście publikowali dotyczące edukacji online, więc to można też na to spojrzeć z drugiej strony. Kasia? Ja jeszcze chciałam tak nawiązać do wstępu wprowadzenia i do tego modelu, który zaprezentował Alek, bo tak mam wrażenie, że to, co chcę powiedzieć, trochę przewija się tutaj przez różne wątki, które poruszacie, a mianowicie jedyna rzecz, z którą ja bym się nie zgodziła, czy może nie zgodziła, z którą mam jakąś tam, która jest dla mnie wyzwaniem, to jest postawienie użytkownika w centrum i to może się wydawać trochę paradoksalne, bo ja zajmuję się badaniami user experience i w ogóle na co dzień jakby pracuję w tym paradygmacie user-centered design, ale problem mam z tym, ponieważ jakby już mam wrażenie, że rok temu w ramach zeszłorocznego spotkania poruszaliśmy ten problem związany z tak naprawdę użyciem tego paradygmatu, to znaczy, że on de facto służy do budowania modeli biznesowych, skutecznych modeli biznesowych. On nie został stworzony po to, żeby tutaj rzeczywiście zaopiekować wszystkie potrzeby użytkowników, a też w jakimś takim szerszym kontekście społecznym, o którym mam wrażenie, że dzisiaj dużo mówimy. I to ma jakiś bezpośredni wpływ na tą sytuację, w której się znaleźliśmy teraz, bo rzeczywiście wiele produktów i tak jak nawiązując do wstępnego pytania, jakie technologie są nam potrzebne w przyszłym roku, prawdopodobnie odpowiedź na te pytania będzie udzielana w nawiązaniu do tego modelu, to znaczy właśnie stawiając użytkownika, jego potrzeby, tylko potrzeby jako takie właśnie wyzwanie rynkowe, powiedzmy. I ja tak już to była taka dosyć nasza ciekawa obserwacja przy pracy nad naszym pierwszym raportem w cyfrowych stanach przejściowych, że branża technologiczna bardzo szybko wychwyciła wszystkie szanse, które się pojawiają w związku z zaburzonym właśnie dobrostanem i w ogóle z różnymi zagrożeniami związanymi z zdrowiem psychicznym, które przynosi nam pandemia i ta trudna sytuacja. No i znowu jakby to zainteresowanie jest gdzieś bardzo mocno podszyte konkretnym interesem biznesowym i konkretnym takim spojrzeniem biznesowym. Miałam okazję całkiem niedawno przejrzeć sobie takie podsumowanie tego roku, jeśli chodzi o innowacje właśnie związane z mental health, czy jakby tam przetłumaczyć to na język polski po prostu różnymi elektronicznymi rozwiązaniami, które mają nas wspierać pod względem właśnie dobrostanu zdrowia psychicznego. I no są to rozwiązania, te innowacje, które się pojawiły, czy te pomysły, które się pojawiły, one są bardzo mocno skoncentrowane na to, żeby rozwiązać już widoczne problemy, ale na pewno nie w takim holistycznym spojrzeniu, gdzie człowiek jest też właśnie istotą społeczną, gdzie potrzebuje kontaktu fizycznego z drugim człowiekiem. No takim może być dużym
ciekawostką dla wielu z Was to, że pojawiają się pomysły na digital symptom tracking, czyli takie systemy, gdzie specjaliści, psychoterapeuci będą mogli trackować swoich klientów pod kątem właśnie symptomów, no jakby jeśli chodzi o wrażliwość tych danych i w ogóle wprowadzenia tego wszystkiego, to jest bardzo ciekawy wątek. A jeszcze tak na chwilę wracając do tego użytkownika postawionego w środku i jego potrzeb, to znowu też umacnia to bardzo mocno tą sytuację antropocentryczną, w której my funkcjonujemy, która bardzo utrudnia przebicie się właśnie z tymi problemami klimatycznymi, ekologicznymi. Na pewno pandemia wzmocniła gdzieś tam takie nasze antropocentryczne myślenie, bo jesteśmy w sytuacji, gdzie musimy rozwiązać wiele problemów po prostu bezpośrednio zagrażających nam, naszemu bezpieczeństwu. No i jakby tak łącząc to właśnie z tą perspektywą, że jako użytkownicy, jako ludzie jesteśmy w środku, no trudno byłoby, nawet tak jak Alek zasugerował, że może tu brakuje gdzieś przestrzeni na, czy brakuje zasygnalizowania tych problemów klimatycznych, to ja właściwie nawet nie wiedziałam, gdzie w tym modelu go ulokować, bo mamy tego człowieka i wszystkie pochodne od człowieka. Właśnie nawet nie tyle człowieka, i to jest moje ostatnie takie może słowo i myśl, że jeśli mamy użytkownika w centrum, to też jakby w ogóle właśnie tracimy z oczu człowieka w innych rolach, nie jako użytkownika, tak? I to jest też duży problem właśnie w projektowaniu, bo rzeczywiście user-centered design to jest w zasadzie użytkownik i kontekst, w którym on funkcjonuje. Bardzo jest to zawężające i utrudniające, tak myśląc oddolnie, jeśli chcemy rozwiązywać szerzej i myśleć szerzej w rozwiązaniach, które produkujemy. No a wychodzi to bardzo dobrze właśnie tak nawiązując nawet do tego, o czym powiedziała Natalia, także że jakby my jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, w której jesteśmy rzeczywiście wszyscy użytkownikami internetu, mamy dostęp, jesteśmy ucyfrowieni, a jak spojrzeć na to szerzej, no to jesteśmy jednak jakąś tam małą, no, proporcjonalnie małą częścią tego świata. Więc wydaje mi się, że gdzieś w tym kontekście też warto może zastępować użytkownika pojęciami, które byłyby bardziej opierające. To tyle. Dzięki Kasia za ten komentarz. Lekcją, którą też wynosimy z 2020 roku, jest to, że poziom skupienia to jest maks, którą można utrzymać na Zoomie, to jest półtorej godziny, to jest absolutny maks, tak? Idealne to są te sesje po 45 minut. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy powoli kończyć, jeżeli chcemy dobrze zrobić tą lekcję o skupieniu. Ale dlatego sprawdzam, czy ktoś jeszcze, kto nie zabierał głosu, chciałby coś powiedzieć. Alko, to może chciałbyś mieć jeszcze ostatni głos, zanim ja powiem jeszcze. Wiesz, to Karolina Wiesław. Tak, tak, zgłaszałem się faktycznie. A, przepraszam, bo ja jakby nie mam jakoś takiego, mam ustawienie kamery. Ja mikrofon, dobrze. A, dziękuję Marto za tą czułość, a to ja bardziej myślałem o niej w kontekście złożoności tego świata i nawiązując do tego, co mówiła Katarzyna, to faktycznie szczerze polecam książkę Dysona, którą do czatu wrzuciłem. Bardzo ciekawie patrzy na kwestię tego, jak budujemy sobie złożone systemy, nad którymi tracimy kontrolę, ale to na takim poziomie faktycznie nierozwiązywalnym, jak pisał Alek przy okazji tej innej książki. I to jest bardzo fajne spojrzenie na świat cyfrowy, bo jak zaczynamy myśleć o oprogramowaniu w takich kategoriach statystycznych, czyli zaczynamy się posługiwać jakimiś modelami statystycznymi, to już mamy do czynienia z systemami, które się zaczynają podobnie zachowywać do systemów analogowych, czyli tych jeszcze rozważanych przed tym, zanim hasło sztuczna inteligencja w latach 50. stało się modne, czyli w cybernetyce. A tam jest bardzo dobry dowód i mocny nie do obalenia, że takie systemy analogowe ze sprzężeniem zwrotnym, które teraz nam masową skalę w
postaci cyfrowej uczestniczymy, są niekontrolowalne. Więc w zasadzie kończymy z czymś takim, że próbując tworzyć rozwiązania technologiczne, programowalne, bo głównie na takich teraz bazujemy, żeby kontrolować naturę, doprowadzamy do powstania systemu, który w swojej naturze jest niekontrolowalny. Więc w pewnym sensie wracamy do początku tej drogi i świetnie, no, ale w tym kole się pojawiła przygoda, więc ja myślę, że to jest właśnie ta przygoda. Wracamy do momentu, kiedy się okaże, że musimy to na nowo wszystko okiełznać, no i ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, pokazuje, że ten moment jest nawet wcześniej, niż by się mogło wydawać, o czym Dyson pisał, pokazując przykład zagłady Indian na przykład. Więc nie, no to w ogóle myślę, że jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji i ja bym na to patrzył z tego powodu bardzo optymistycznie, bo może takie potrzęśnięcie systemem jest potrzebne. Oczywiście to niewiele zmieni, ale na pewno będzie przygoda, która gdzieś tam się pojawiła w tym kole Alka i to jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywne. I myślę, że z taką myślą chciałbym zakończyć. Słuchajcie, to ja bardzo szybko na koniec chciałem tylko powiedzieć, że tym naszym raportem domykamy pewien sezon, można by powiedzieć, pierwszy tego projektu. Wiemy, że w 2021 roku będziemy robić trochę inne rzeczy i nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, ale ja mam nadzieję, że to hasło będzie nadal aktywne. Też bardzo Was zachęcam do współtworzenia tego hasła. To jest przestrzeń na masę Waszych inicjatyw. Przyznam, że ostatecznie to nawet nie musi się nazywać spółtek. Ja się po prostu cieszę, gdy mamy takie rozmowy jak te i wynikają różne inicjatywy jak te, które robicie. Nasza inicjatywa jeszcze na pewno będzie taka, że wypuścimy ten kolejną część raportu o stanach przejściowych, więc już teraz Was zapraszam jakoś. Myślę, że pod koniec stycznia albo w lutym zrobimy kolejne spotkanie. Może to będzie fajna okazja się spotkać w nowym roku i porozmawiać o planach na tamten rok. A teraz życzę Wam wszystkim od siebie dobrej przerwy świątecznej, która nadchodzi. A Karolina, chyba jeszcze chcesz coś powiedzieć, nim zamkniemy, prawda? Tak, ja chciałam też jeszcze powiedzieć, że jeżeli będziecie tęsknić za nami w czasie przerwy świątecznej, to możecie posłuchać podcastów z Połtek. To są i już tutaj za chwilę wrzucę link na czat. One są też dostępne w formie do oglądania na YouTubie. To po prostu musicie albo śledzić nasze platformy społecznościowe, albo zapisać się na biletyn z Połtek, to tam te materiały znajdziecie. Te wszystkie linki do podcastu pojawią się na naszej stronie. No i z mojej strony ja bym przynajmniej chciała podziękować za ten rok tutaj i naszym fellows, i tym wszystkim i Alkowi, i Magdzie, i w ogóle też wszystkim osobom, które gdzieś w różnym stopniu współtworzyły ten spółek. On jego od początku był przemyślany jako taki projekt sieciujący, zbierający ludzi. To było super. Że nawet to się jakoś tam udało, mimo, wiecie, to jest osobna przygoda, uruchamiać projekt networkingowy sieciujący w czasie pandemii, która nakłada nas izolację. Tak? Znaczy, to jest inna przygoda i ona była bardzo ciekawa i wydaje mi się, że przynajmniej w jakimś stopniu się udała. Na pewno sporo nas nauczyła. To z mojej strony już wszystko i... Co, albo zamykamy spotkanie. Czy ktoś jeszcze chciałby coś? Nie, myślę, że już pora kończyć. Dziękujemy Wam bardzo, że poświęciliście nam czas w to wtorkowe popołudnie. Zrobiło się już ciemno. Dbajcie o siebie, swoich bliskich i do zobaczenia w nowym roku. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, trzymajcie się. Dzięki, do zobaczenia. Dobrego nowego roku. Hej, hej. Przygód wielu.